Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj mam dla Was auto miejskie. Według mnie jedno z najbardziej fajnie zaprojektowanych samochodów tej klasy dostępnych na rynku. Chociaż projekt ma ponad 10 lat, dalej może się podobać i wygląda bardzo świeżo. Zaczynając tutaj nawet od tego wielkiego znaczka Renault na grillu, czy fajnie wkomponowanych tych świateł dziennych, które tutaj widzicie, takich w dwóch paskach pod tymi chromami. Też fajnie jest też taki duży otwór ala wlotowy na chłodnicę, gdzie mamy przeciwdzielne. No i też ładnie tutaj się komponują te alufelgi 16 na tym wozie. No i przy okazji ta listwa ochronna też jest dobrze wkomponowana, tak nisko, takim idzie sobie lekkim półłukiem. Bardzo fajnie się to według mnie prezentuje. No i przy okazji też w tylnych drzwiach u góry słupku jest ukryta klamka, więc nam nie zaburza tej linii, jak to kiedyś miała w modzie robić firma Alfa Romeo. Tył też spoko, ten samo tutaj ten dyfuzor zderzaka też jest ładnie wyprofilowany. No i lampy są takie wąskie, dynamiczne. Według mnie bardzo ładny design, fajne przełamanie tutaj wokół tej klapy. Samochód ogólnie może się do tej pory podobać. Ja dalej Wam opowiem o tym, co mamy pod maską, czyli silnik jest tu TCE09, silnik o dobrej opinii. Jedyny problem to tutaj, że jest to, jak to Rana na początku zakładało, nie jest to łańcuch tutaj bezobsługowy, bo ten łańcuch trzeba wymienić, ale dobra wiadomość, ja ten łańcuch zrobiłem, bo słyszałem, że delikatnie coś tam sobie postukuje, a widać, że dość dużo wytrzymał, bo jeszcze był oryginalny. Auto ma przebiegu 183 tysiące tam z groszem, więc tu macie założony nowy łańcuch wraz z napinaczem oczywiście, plus zrobiony jest też olej. No i filtr, olej jest 5W30 Valvoline'a, więc można spokojnie sobie na nim jeździć. Więc myślę, że przyszły nabywca się ucieszy z tego pojazdu, bo spokojnie, zależy też od mechanika. 2000 ma w kieszeni, no i nie wiem, jakieś 100 tysięcy przebiegu może, może mniej, zależy też jak będzie ktoś użytkował, jak często będzie wymieniał olej z pokoju z tym łańcuchem. Więc dla większości osób po prostu do czasu, dopóki będą nim jeździć. A o ciebie Wam jeszcze powiem, jest to 12 rok, tak jakoś się fajnie trafiło, że on ma chyba datę pierwszej rejestracji. 12-12-12, czyli końcówka roku z grudnia. Pochodzi od pierwszego właściciela, od nowości. No i przy okazji jest też bezwypadkowy. Ma tylko tylnią klapę lakierowaną. Ale to zaraz zrobimy pomiar, sobie zobaczycie. Jest to, mi się wydaje, bardziej popularna wersja, bardziej holiwa na rynku, bo jest to hatchback. Mam też do sprzedania oczywiście, będę mieć, no bo wystawię tutaj, zobaczcie sobie, link kombiaka z niższym przebiegiem, 101 tysięcy, czy tam 103, zobaczymy co się pierwsze sprzeda, czy kombi, czy że tak powiem hatchback, ale raczej do miasta hatchbacki sprzedają się dość szybciej. Cóż jeszcze można o nim dodać? No chyba to wszystko. Błotniki niestety plastik, to nie zmierzymy. Opowiedzmy sobie o wnętrzu pojazdu, ale zapomniałem Wam jeszcze dodać, że z przodu macie świeże tarcze wraz z klockami, a no ja wtedy jak robiłem ten łańcuch w silniku, zrobiłem jeszcze przy okazji z tyłu łożysko. A nie pamiętam, czy Wam wspominałem, że silniki mają ogólnie dobrą opinię, to jedyna w sumie ich taka, że tak powiem, rzecz, którą trzeba czasami zrobić, no ale to normalka, czy macie pasek, czy macie łańcuch, można go po prostu po jakimś czasie wymienić.
ale przechodzimy sobie do wnętrza. Wnętrze jest przyjemnie utrzymane i też bardzo fajnie zaprojektowane. No i od razu Wam zdradzę, że w tym samochodzie jest wszystko to, co potrzeba. Nic według mnie tutaj nie brakuje. Proszę bardzo, tak prezentuje się boczek. Boczki są plastikowe, ale tu mamy miękkie miejsce na łokieć, czyli można wygodnie sobie jechać. Dwie elektryczne szyby, elektryczne lusterka. Tutaj też jest takie fajne piano black. No i to też jest zrobione ze smakiem. Fajny taki detal stylistyczny, że jest to okrągłe. I tutaj mamy taką ładną srebrną obwódkę. Tutaj ustawienie pozycji świateł, wyłączanie też start-stopu obowiązkowego w tych latach. Tutaj manetka oczywiście od świateł. Z drugiej strony standard. Przełączenie komputera i wycieraczek. Tu macie spalanie. Spalanie bardzo niskie, 5,5 litra. I od razu widzicie, jak fajnie są zostały zaprojektowane zegary, liczniki. Tutaj oczywiście, jak w tych Renaultkach tej trzeciej czy tam czwartej generacji, prędkościomierz jest cyfrowy na środku, obrotomierz mamy zwykły i też duży wskaźnik paliwa. No i w tych latach Renault zaczęło pokazywać się żółty i z kolorem, tak samochody F1 też miały żółty, no i to samo przechodzi tutaj też na licznik, więc ładnie to się według mnie prezentuje. Bardzo też jest fajnie zaprojektowana ta kierownica, połączenie skóry, plastiku i wstawek takich metalowych, tak jak widać, piano black. No i tu też mamy oczywiście regulację tempomatu, a jak niewiele osób wie, oni w tym Renault niestety tempomat musicie sobie włączyć, o tutaj, żeby był ogólnie włączony. No i wtedy możecie tutaj regulować sobie prędkość, pierdoły, resetować, takie rzeczy. Kierownica ładnie utrzymana, nie wiem czy będzie widać, skóra, staram się Wam to nagrać, skóra jest ładnie utrzymana, nie poździerana, o proszę bardzo. No i kolejna fajna sprawa, bo nie wszystkie te Clio mają nawigację i ten duży ekran, a co nie oszukujmy się, zawsze robi troszeczkę tą różnicę, że człowiek czuje się w tym samochodzie, że tak powiem, bardziej nowocześnie. Tutaj możemy podłączyć sobie telefon, nawet ja swój podłączyłem, więc można sobie muzykę puścić, wyjść do menu głównego, odpalić Navi, zgodzić się na jakieś rzeczy, no i utworzyć jakąś tam trasę. Proszę bardzo, pokazuje nam Brzeziny, ulica Kościuszki i też jest Słowackiego, tam gdzie mamy Komis. Proszę bardzo, klimatyzacja sprawna, do auta są dwie karty, odpalanie jak to w Renówkach na start stop. Proszę, możemy włączyć klimkę, odpala nam ładnie, spadły obroty, ale włączymy, żeby nam tu nie szumiało. Tutaj deseczka z taką fakturą, spoko, jakieś półeczka kolejna i pod tym mamy schowek. Proszę bardzo, fotele prezentują się tak, z przodu mamy Isofixa, no i z tyłu też mamy Isofixa, to wygląda dobrze. Mój fotel boczek tutaj jest cały, nie prezentuje się to najgorzej. Mieszek cały, tutaj włączy go na ten pomatu. Dwa miejsca na kubki, jakieś na schowek, ręczny, zwykły. No i tutaj taki ala schoweczek, lub czyż ktoś tam woli, niektórzy używają tego jako popielniczki. Dobra, cóż, w aucie to chyba wszystko. Pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone. Możecie je kupić z gwarancją do roku czasu. I jeżeli nie macie tego auta dostarczyć do domu, mogę w rozsądnych pieniądzach zawieźć na lawecie lub też zarejestrować na siebie. No i jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie sobie kanał. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie maile albo komentarz. No i pamiętajcie również o odwiedzeniu moich mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama, to jest Mavkar Auta, no i moją stronę Otomoto, czyli to mavkarotomoto.pl. Pozdrawiam, cześć!